Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej mającej wyłonić nowego dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury zakończyło się dyskwalifikacją jednej z aplikujących osób. Spotkała się komisja konkursowa, która ma wyłonić czy też wskazać nowego dyrektora. Po jej posiedzeniu okazało się, że jedna z kandydatek, dokładnie pani Anna Samolienko, niestety, ale nie spełniła wymagań formalnych, dlatego jej oferta, jej kandydatura została już od razu na samym starcie odrzucona. Druga z kandydatur obudziła istotne wątpliwości komisji. Były na tyle poważne, że członkowie tego gremium zdecydowali o konieczności zasięgnięcia opinii eksperta. Kilka dni później problem rozwiązał się sam. Jedna z kolejnych kandydatek ostatecznie przed nowym rokiem złożyła pisemną rezygnację z ubiegania się o to stanowisko. Chodzi o pierwszą dyrektorkę Suwalskiego Ośrodka Kultury, byłą posłankę, która zaledwie miesiąc temu usłyszała prokuratorskie zarzuty przywłaszczenia środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego oraz złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Nie musiała tego robić, bowiem zgodnie z opublikowanymi warunkami komisja mogła wymagać od kandydatów niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wobec Bożeny K. taki wyrok nigdy nie zapadł. Na skutek jednak jej decyzji o rezygnacji na konkursowym placu boju pozostał jeden kandydat, Ignacy Ołów, który aktualnie pełni obowiązki dyrektora ośrodka. Wcześniej był zastępcą szefa tej placówki. Fakt, że jest jedynym kandydatem, jeszcze nie oznacza, że z pewnością wygra konkurs. Wszystko teraz zależy od komisji, która podejmie decyzję w sprawie rekomendacji po osobistym wysłuchaniu kandydata. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu spotka się komisja konkursowa, która będzie chciała wznowić tą procedurę konkursową i przesłuchać pana Ignacego Ołowia. I komisja ostatecznie zarekomenduje i podejmie decyzję, czy też będzie rekomendowała pana Ignacego Ołowia na to stanowisko, czy też nie. W kolejnym etapie, przy założeniu, że opinia komisji będzie pozytywna, Ignacy Ołów będzie musiał spełnić kolejny warunek. Podpisać umowę regulującą warunki organizacyjno-finansowe działalności SOK oraz program jego działania. To na tym etapie zniweczył swe zwycięstwo kandydat wyłoniony w pierwszym konkursie. Nowy dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury może być powołany na okres od 3 do 7 lat.